Dzisiaj będzie vlogasek, w którym to właśnie wiśnia mnie obudził godzinę temu o zbrodniczej porze środku nocy o godzinie 8.30. Jest prawie 10, a tego dziada dalej nie ma. Urwę mu kłak. Zobaczymy, co tam będziemy dzisiaj robili. Myślę, że będzie trzeba zaraz wysłać do was paczuchy, moi drodzy. A tak wiśnia przed chwilą włączył alarm w paczkomacie, bo ostatnia z paczek nie chce nam wejść. Bardzo intensywnie bardzo ją próbował włożyć do paczkomatu. To jest chyba 21 paczka, którą nadajemy. O dziwo paczkomat wytrzymał, bo często jest tak, że jest przepełniony. Ale udało nam się. No i wiśnia klika ostatnią paczuchę, która idzie do widza. Myślę, że to będzie jakiś DeWalt. Wiśnia, DeWalt? Nie, to na pewno będzie Bosch. No dobra, klikaj. Zobaczymy, gdzie pójdzie. Gdzie pójdzie? Jezu, jest zimno i mroźno, minus 12 stopni, my pod paczkomatem. Czemu my nie nadajemy w jakimś kulturalnym miejscu? Drogi widzu, paczka do ciebie już jedzie. Wiśniałem jak takie dwie dziunie w aucie, co? Ach, ja. To będzie dziwny vlogasek. Zimno. Zimno. I mroźno. Jedziemy do Kastoramy. Mamy zielone, oni stoją. Tak. I trzeba trąbić. Mik, mik! Ale słuchają się. Kierunek włączę, czekaj. Do widza. Ten z telefonem siedzi, a tu policja jest naprzeciwka. Powiedziałem mu kulturalnie dzień dobry przez szybę. Także jedziemy do Kastoramy kupić zamek. Nawet Lady Pan kiedyś śpiewał o takim zamku, pamiętasz? Było tak, zamki na piasku. No, to właśnie było o takich zamkach, do drzwi śpiewał Lady Pan, czy to nie? Nie wiem. Kurde, Elka. Chciało minąć Elkę. Co dzisiaj będziemy modzili? Dzisiaj masz... sprawdzimy te BMS-y, bo ludzie często... O, właśnie, dzisiaj BMS-y sprawdziłem miernik. No. Widzisz, wziąłeś miernik. Bo będzie to na kilka mierników. W międzyczasie tak, ja rozbiorę kilka wkrętarek i coś nagram do was. No, to sprawdzimy BMS-y i będziemy obalać mity... Patrz, jakie zapiszki ma fajne w autobus. I będziemy obalać mity, czy BMS balansuje, czy nie balansuje. Jak się okazało, IMAX... balansuje, ale... Się okazało, że myśleliśmy, że balansuje normalnie, ale prawdopodobnie... Znaczy normalnie, na większych prądach. No, a się okazało, że jak mieliśmy dużą różnicę ogniw... jak mieliśmy dużą różnicę ogniw, nasz IMAX ograniczył ładowanie do 100 mA i... no właśnie. I 3 dni by się ładowało. O Jezus, ale rzucasz. 3 dni by się ładowało i by się nie naładowało. Dlatego przydatne będą te BMS-iki, które ja robiłem do takich zadań specjalnych. Tam możesz sobie wytrącić i 2 ampery, i 3 ampery prądu. A ktoś pisał też właśnie, że na AliExpress można kupić tanie po dolcu balansery. Tylko że problem jest taki, że one mają 60 mA prąd balansowania. Co to jest 60? To musi mieć w miarę równy pakiet. Jeżeli będziesz miał, tak jak urządzenia te giełdowe, które my używamy, gdzie czasami sprawdzasz napięcie cały czas na przykład na 8 V, albo na 12, tak chcesz zadawać pakiet cały 16 czy tam 20 V, to ogniwa są tak bardzo nierówne w rozładowaniu, że ich wybalansowanie, ich naładowanie jest katorgą. No, no to tak jak IMAX. No tak jak IMAX. Się okazało, że ładował 3 godziny i wpompował ledwo 800 mA. Lipa. Także prawdopodobnie BMS też tak samo balansuje. Czyli... albo słabiej. Albo słabi nawet, bo tam nie ma gdzie odprowadzić. Ale dokładnie, no ja widziałem, to są takie wielkości, takie typu chodziki, takie... Ale we wszystkich ładowarkach tak jest. Nie, no jakbyś... Czyli tych taką... elektronarzędzi też tak jest. Ja widziałem taką... Bo rozbierałem niedawno od AEG. No tak, ale tam masz pakiet założenia równy. No, w naszej wkrętarce... Wkrętarka będzie równo zużywana. Tak, no i w naszej wkrętarce, w której zastosujesz BMS, to tam raczej tak. Nie będzie dużej rozbieżności. No tak, że ogniw, ale, może pakiet już ale, tak już, ale na przykład już w powerbanku, jak dasz nierówne ogniwa, załadujesz je do pełna, to mimo, że one będą pracowały niby porówno, bo są podpięte w szereg, to, nie, to, samo będzie, to w zależności od rezystancji wewnętrznej będą miały, będą różnie się zużywały. No to do naszych wkrętarek, jak stosujesz, to tak samo.
Czyli trzeba opisywać je rezystancją. No, wypadałoby podobnej rezystancji wewnętrznej dawać. Aczkolwiek we wkrętarce ona jest bardziej, mi się wydaje, jest szybciej zużywane to i... Gubią się różnice trochę, nie? Gubią się te różnice, a przy powerbanku, gdzie to bardziej się układa, delikatnie, leży, to już ta rezystancja będzie miała zdecydowanie większy wpływ. Moim zdaniem, bo tu mamy co? Masz 10-15 amperów. Bo będą krzyczeli na nas. Amperów. No i tutaj masz w tym momencie... Nie zdążę opoczyć tej różnicy. Dokładnie. Bo wszystkie mniej więcej równo będą spadać. Dobra, a my spadamy dalej. Tak jest. A teraz jemy próbki z Wojtusiem. Sweet chili. Jest moc. A pan wiśnia czeka. Idziemy do piwnicy, do Nory. Idziemy robić. Kupiliśmy trochę... Do Nory Kreatora. Kupiliśmy trochę jakichś organizerów. Zamek taki do drzwi fajny zmienimy. Idziemy robić. Co nie, Wojtuś? Wojtuś chyba drugi raz w życiu je chipsy. No tata, a tata je, bo jakieś po urodzinach zostały i będziemy do Nory Kreatora zjemy coś. No, razem. Wiśnia, opowiedz o chińskim zamku. Chińskiego zamka nie kupisz. Czemu? Ale jest w drzwiach chińskich, jak kupujesz. I jest wszystko mniejsze. Chińczyki robią wszystko mniejsze. Bo oni mają nawet mniejsze siusiaki. Chyba. Bo jak ja mam chińskie drzwi i chciałem wsadzić normalną wkładkę, się okazało, że musiałem wyciągnąć cały zamek i wszędzie powiększyć wszystkie otwory. Nawet zapadkę, ten od zamka, to się przesuwa, nawet ten otwór musiałem powiększyć, bo się okazało, że to jest o 2 mm większe. I taka informacja dla naszych widzów, nie będziemy mówili może w jaki sposób, bo to niewiele przyniesie, ale wszelkiego rodzaju zamki, kłódki w 90%, jak nie więcej, to jest tak banalnie proste do otworzenia, że aż strach. Ale nie chcę tego mówić, bo może ktoś to w złych celach wykorzystać, to jest bez sensu. Ale Wiśnia, jak się łatwo otwiera wszystkie kłódki i to wszystko? Szkoda słów? I to nawet nie mówimy o bump lockingu, tylko kawałku... No Wiśnia mi się pochwalił, że testowo otwierał sklepanym nitem. No ja bym się nie posunął do sklepanego nita, wolałbym od wycieraczki ten pasek. Ale miałem akurat nity, ale pod ręką młotek i pilnik. I rozklepałem, zagiąłem. Możemy pokazać, jak demontować takie zamki. Tutaj kupiłem troszeczkę, zobaczcie, jeszcze kuwet. Chyba 11 sztuk. Pójdą tutaj na ścianę, gdzie kiedyś miałem lampę. I kupiłem 10 takich pudełek organizacyjnych. Już jedno czy dwa zużyłem. Będziemy tutaj próbować to troszeczkę bardziej jeszcze ogarnąć. Ale warsztat już zaczyna, zobaczcie, wyglądać, żeby tu był porządek. Witaj, Kreator! Nie znam za bardzo tej wkrętarki, ale wydaje mi się, że jak ustawię sprzęgło na 5, to będzie aż w zupełności nadto. Ciągle niezaładowane ogniwa laptopowe. Bo masło zrobisz. Także laptopówki się nie nadają do wkrętarek? Powiem wam tak, ten Bosch, on tego nawet nie odczuł. A sobie coś tam poobracał się. Fenomenalne. 24, 18 z tej serii niebieskiej i chyba 14. Super sprawa. Wiśnia, pobudka! Cześć! Panie Jerowniku! Pracuję, ja też, że pracuję! Vlog jest! Zobaczcie, zrobiliśmy całkiem fajny kawałek blatu. No oczywiście, jakby tutaj Przemek pragmatyczny przyszedł, to by zaraz pewnie powiedział, że B, fuj, tak się nie robi. Jakieś dziwne nazwy by pewnie jeszcze podał, ale... Ale na nasz... Ale zwróćmy uwagę na to, że robimy z tego, co mamy. Tak, robimy z tego, co mamy. Rzeczy z odzysku. Cały blat jest na zasadzie odzysku. Nóżki, coś.
Pod spodem mamy jeszcze takie półki do tego. Tutaj też, tu zaraz ogólnie będzie porządek, bo tutaj jest jeden wielki bałagan, bo tu odsuwaliśmy, przesuwaliśmy. A tutaj zobaczcie, grawerka 3D, bo tutaj mam drzwi wyjściowe. I tutaj grawerka 3D, zobaczcie, ma taką zasłonę. Grawerka 3D? Grawerka 3D, no widzicie, już bredzę. Wychodzi Paweł na papierosa, zasłaniamy, zimno nie leci. Swoją atmosferę. Taki patent. I budujemy warsztat, budujemy. Niedługo na kreatorze będzie już film, jak skończymy wszystko. Łapeczki. Dwie łapeczki nawet. I będziemy, raz jeszcze, zobaczcie, na początku to moje biurko wyglądało tak, że było, jak widzicie, dotąd. Później na szybko, przed live'ami potrzebowałem to powiększyć, więc na szybko, tak, zostało to powiększone. A dzisiaj to powiększymy jeszcze nawet, nie wiem, czy nie gdzieś dotąd, ponieważ jest taka potrzeba. Blatów roboczych niby jest dużo w tym biurku, ale jak się tutaj siedzi w 3, czasami nawet widzicie 4 osoby, to jednak ten blat mógłby być większy. Literka U jest wąska troszkę. No i tam dwie osoby nie wchodzą, dlatego musimy mieć dłuższy blat. Dokładnie, tak jak Wiśnia mówi. Tutaj mamy fajny blat, fajnie to jest przymocowane, nie rusza się. Specjalnie przygotowane. Tak, pod grawerkę 3D, z którą się wkopałem, bo mi przyjdzie cło wad i mnie wyjdzie dużo więcej niż myślałem. Łatwiej. Mam nadzieję tylko, że mi nie przyjdzie to cło wyrównawcze, czy jak to się nazywa, antydumpingowe to. Wypluj to cło. O nie, w drukarkę. Matko, wszędzie ten kreator. Otwieram nawet lodówkę, a tam kto? Kreator. Mam już dość typa. Ciągle zapominam, że mam nagrać jakiegoś vloga, jakoś tak to dziwnie wychodzi. Teraz na drugi dzień nagrywam tak jakby końcówkę. Ciekawostka jest taka, że właśnie przewierciłem kabel w ścianie, robiąc dalej warsztat. Także jest już godzina pierwsza w nocy. Idę montować tego vloga i jutro będę naprawiał. Tak się zastanawiam, czy pokazywać mam jak takie coś naprawić, czy nie. Niby to się wydaje banalne, ale może się to komuś przyda. Jeszcze pomyślę. W każdym razie bardzo bym chciał wprowadzić takie vlogi. Może będzie trochę cieplej. Postaram się chociaż, nie wiem, 3 razy w tygodniu takiego vloga jakiegoś umieścić, daily vloga. Zobaczymy, czy mi się to uda, czy nie, ale jest jakaś zawsze motywacja. Wy mnie do tego motywujecie, żeby takie coś montować. Chodzi mi tutaj o nauczenie się jakiejś systematyczności w takim właśnie prowadzeniu czegoś takiego. Jeśli wam się podobało, wiecie co, łapka w górę. Pod opisem filmu zresztą wszystko znajdziecie, wszystkie informacje, które bym chciał wam przekazać, podzielić się z wami. Także jak się podobało, łapka w górę, jeżeli nie subskrybujesz, to zasubskrybuj i do następnego odcinka. Hejka!